Pewnego razu, w latach 60., duchowy syn ojca Pio zapytał go, czy triumf Niepokalanego Serca Maryi nastąpi w pokoleniu, w którym żyli. Wskazując na dziecko, które było w pobliżu i nie zastanawiając się zbytnio, ojciec Pio odpowiedział: w naszym pokoleniu nie, ale w pokoleniu tego dziecka tak. Proszę, abyś dobrze zapamiętał tę odpowiedź ojca Pio, ponieważ będziesz jej potrzebował, aby zrozumieć dzisiejsze objawienie. Ojciec Pio, jeden z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego, ujawnił coś, co do dziś ma wielkie znaczenie i pilność. Kiedy nastąpi triumf Niepokalanego Serca Maryi? To objawienie nie tylko budzi ciekawość, ale także pewien lęk, ponieważ stawia nas wobec powagi proroctw fatimskich i strasznej sytuacji obecnego świata. 13 maja 2010 roku Benedykt XVI wygłosił potężne oświadczenie w Fatimie. Błądzi ten, kto sądzi, że misja prorocka Fatimy dobiegła końca. 7 lat, które dzielą nas od setnej rocznicy objawień, przyspieszy triumf Niepokalanego Serca Maryi, podkreślając znaczenie i pilność tego proroctwa. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Fatimie w 1982 roku również podkreślił powagę zagrożeń, które zawisły nad ludzkością, opisując je jako prawie apokaliptyczne zagrożenia. Wielu kojarzyło to ostrzeżenie z Związkiem Radzieckim, ale nawet po jego upadku nadal podkreślał powagę tych zagrożeń. W 1994 roku ponownie potwierdził znaczenie słów Matki Bożej Fatimskiej, wskazując, że wydają się one zbliżać do swojego spełnienia. Ojciec Pio, którego życie naznaczone było głęboką pobożnością i cudami, miał jasne zrozumienie triumfu Niepokalanego Serca Maryi. W 1959 roku, gdy był ciężko chory, cudownie wyzdrowiał dzięki przejściu pielgrzymującego obrazu fatimskiego, co wzmocniło jego wiarę w znaczenie i bliskość prorokowanego triumfu. Wiedział, że ten triumf nastąpi po straszliwej próbie. Dziewica Maryja ostrzegła przed męczeństwem dobrych, unicestwieniem narodów, męczeństwem papieża, jeśli ludzkość się nie nawróci. Matka Boża zapowiedziała, że grzechy świata gromadzą się do tego stopnia, że Bóg ześle karę, jeśli nie nastąpi zmiana. Zwróć uwagę, że tutaj istnieje warunek, jeśli nie będzie zmiany i nawrócenia. Ojciec Pio mówił o tym jasno, wspominając wielkie katastrofy i niszczycielskie zjawiska klimatyczne. Ojciec Pio twierdził, że większość kar objawi się jako wojny i klęski żywiołowe, ale największym wyzwaniem będzie zamieszanie duchowe, w którym wierni będą musieli odróżnić prawdziwy Kościół od fałszywego. Ostrzegał przed istnieniem dwóch kościołów, jednego prawdziwego i drugiego fałszywego, istniejących obok siebie. Ta wizja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ powoduje wielkie zamieszanie duchowe. Większość wiernych może nie dostrzec różnicy między nimi, ale ci, którzy będą wiedzieć, zawsze będą wątpić, który kościół podążają. To duchowe zamieszanie będzie jednym z największych wyzwań dla wiernych. Według ojca Pio, jeden kościół będzie wiernie podążał za doktryną i dyscypliną oryginalnego kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Drugi, choć pozornie podążający za tradycjami, będzie zbłądzony, prześladując tych, którzy wierzą w nowoczesne przesłania boskie. Ten scenariusz stawia wiernych przed ogromną próbą wiary, gdzie rozpoznanie prawdziwego Kościoła stanie się bardzo trudnym zadaniem. Elena Aiello, współczesna mistyczka ojca Pio, potwierdziła tę wizję. Znana ze swoich wizji i proroctw, które kontynuowały przesłanie z Fatimy, ostrzegała, że nawet źli będą zdezorientowani i przestraszeni, mimo że będą dominować na świecie. Przewidywała wojny i klęski żywiołowe jako znaki tych proroctw. Aiello powiedziała, że Rosja ruszy na Europę, przynosząc zniszczenie, zwłaszcza we Włoszech. Te ostrzeżenia zostały wygłoszone w latach 60., ale wielu w Kościele dzisiaj nie mówi o tych przepowiedniach. Obecna sytuacja w Ziemi Świętej i na Ukrainie pokazuje globalne napięcia, które mogą prowadzić do spełnienia tych proroctw. Nasza Pani z Fatimy zażądała poświęcenia Rosji swojemu Niepokalanemu Sercu oraz nabożeństwa 5 pierwszych sobót, aby uniknąć kary dla świata. Obiecała, że jeśli jej prośby zostaną spełnione,
Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jednak odpowiednie poświęcenie nastąpiło zbyt późno, pozwalając, aby błędy Rosji rozprzestrzeniły się po całym świecie, przekształcając Zachód w cień tego, czym był. Wielkim pytaniem, na które wszyscy chcą odpowiedzieć, jest, kiedy nastąpi triumf niepokalanego serca Maryi? Pamiętasz odpowiedź ojca Pio, którą poprosiłem, abyś zachował? Ojciec Pio dał ważną wskazówkę. Między rokiem 1963 a 1964, po modlitwie Anioł Pański, modlitwie katolickiej, która przypomina wcielenie Jezusa, około 6 po południu, ojciec Pio często przebywał na werandzie ogrodu świętego Józefa ze swoimi duchowymi dziećmi. W jednym z tych momentów powiedział grupie, że ani on, ani oni nie zobaczą triumfu, ale dzieci obecne, które miały wtedy około 10 lat, zobaczą to. Te dzieci były dziećmi członków tej grupy bliskich przyjaciół ojca Pio. Teraz pomyśl ze mną. Jeśli te dzieci miały 10 lat między 1963 a 1964, to miałyby około 70 lat w 2023 lub 2024, prawda? W wieku, w którym większość z nich wciąż żyje. Zgadzasz się? Tak więc, łącząc tę informację ujawnioną przez ojca Pio z innymi znakami, które się dzieją, istnieje silne wskazanie, że jesteśmy pokoleniem, które zobaczy karę i triumf niepokalanego serca Maryi. Oznacza to, że wszystko jest bardzo blisko, aby się wydarzyć i że żyjemy w erze tych proroctw, w latach 2023 i 2024. Czy dostrzegasz powagę tej informacji? Ojciec Pio wiedział, że odnowienie świata i Kościoła nastąpi dzięki triumfowi niepokalanego serca Maryi. Powiedział, że ani on, ani jego naśladowcy tego nie zobaczą, ale dzieci z jego czasów będą świadkami tego wydarzenia. To wskazuje na nasze pokolenie jako to, które zobaczy to wielkie wydarzenie. Wobec tak silnego objawienia staje się oczywiste, że prawdziwa przemiana zaczyna się w nas samych, poprzez modlitwę, ofiarę i niezachwianą wiarę w nadchodzący triumf. Czy jesteś przygotowany na to, co nadchodzi? Czy jesteś przygotowany na rozpoznanie i podążanie za prawdziwym Kościołem, nawet wśród duchowego zamieszania? Odpowiedź na te pytania określi Twoją rolę w spełnieniu tych proroctw, ponieważ ich realizacja jest warunkowa, to znaczy zależy od nawrócenia i zmiany ludzkości. I to skłania nas do refleksji nad naszym własnym życiem duchowym. Czy jesteśmy uważni na nauki świętych i objawienia Matki Bożej? Powinniśmy modlić się i składać ofiary za grzeszników, za Kościół i za kapłanów bardziej niż jakiekolwiek inne pokolenie. Poznaj kapłanów wokół siebie. Czy mówią o triumfie niepokalanego serca Maryi? Jeśli nie, czas zacząć szukać tego zrozumienia i dzielić się tą wiadomością. Jesteśmy na duchowym rozdrożu. Decyzja, którą teraz podejmujemy, może wpłynąć nie tylko na nasze życie, ale także na losy ludzkości. To jest kluczowy moment. Proroctwo fatimskie, ostrzeżenia Jana Pawła II i objawienia ojca Pio to nie tylko historie z przeszłości, ale przewodniki na teraźniejszość i przyszłość. Triumf niepokalanego serca Maryi to nie tylko odległe przyszłe wydarzenie, ale rzeczywistość, która się zbliża. Pokolenie, które dziś ma około 70 lat i było świadkiem zmian na świecie w sposób niewyobrażalny, jest pokoleniem, które według ojca Pio będzie świadkiem tego triumfu. A my, żyjący w tych czasach, jesteśmy wezwani do aktywnego udziału w tym przygotowaniu. Zastanów się nad tym. Żyjemy w czasach proroczych, a każdy z nas ma do odegrania swoją rolę. Nasza odpowiedź na duchowe zamieszanie i nadchodzące próby zadecyduje o tym, jak przejdziemy przez te czasy. Powinniśmy zjednoczyć się w modlitwie, wzmocnić naszą wiarę i podjąć konkretne działania, aby przygotować drogę dla triumfu niepokalanego serca Maryi oraz odnowienia Kościoła i świata. To jest wezwanie do odwagi i wiary. Czy jesteś gotowy, aby odpowiedzieć? Aby kontynuować tę podróż wiary i odkryć więcej, zapraszamy do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie Wiary. Tam znajdziesz inspirujące historie o życiu świętych katolickich, które uczą nas, jak kroczyć ścieżką wiary z odwagą i nadzieją.
kliknij w wideo, które pojawia się na ekranie i zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczonych w dążeniu do triumfu niepokalanego serca Maryi. Do zobaczenia tam,